Straż Miejska w Nowym Domyślu wystawiła w ubiegłym roku rekordową liczbę mandatów. Strażnicy przez jednych są lubiani, przez innych niekoniecznie. Czym właściwie zajmują się na co dzień i czy są miastu potrzebni? O tym w dzisiejszym odcinku programu porozmawiajmy. Komendant Straży Miejskiej w Nowym Domyślu, Arkadiusz Wieczorek. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie komendancie, Straż Miejska ginie tak naprawdę w Polsce. Jest likwidowana, no nie jest to tajemnicą. Są zwolennicy, są przeciwnicy. W Nowym Domyślu ten temat też był chyba 2-3 lata temu poruszany. Więc proste pytanie na początek. Do czego mieszkańcom jest potrzebna Straż Miejska? Powiem panu, jak mógł panu odpowiedzieć. Faktycznie, nie było chyba miasta w Polsce, które by nie myślało o likwidacji Straży Miejskiej. Jest to też może spowodowane tym, że ta likwidacja jest bardzo prosta. Jest zapisana w ustawie, no i no niestety tak to wygląda. Wiadomo, że jesteśmy formacją w pewnym sensie represyjną. No niestety musimy wystawiać mandaty, musimy pouczać, a jak dobrze wiemy, nikt tego nie lubi, a najbardziej tego nie lubią Polacy. No jesteśmy narodem przekornym, także tak to wygląda pod tym względem. Ale należy zauważyć, że faktycznie w wielu miastach były podejmowane te tematy, ale w nie wszystkich, a może też w mniejszości, zostały one doprowadzone do końca. Mało tego, mamy taką stronę komendantów Straży Miejskiej w całej Polsce, gdzie też cały czas wymieniamy się informacjami. No i wręcz muszę panu powiedzieć, że ta tendencja troszeczkę zaczęła się zmieniać. A może to dlatego też, że obarczono nas obowiązkami kontroli uchwał antysmogowych. To jest taki plus troszeczkę w kierunku Straży Miejskiej. I od którego roku te kontrole prowadzicie? Znaczy się, my już prowadzimy kontrolę od 2018 roku, jeżeli chodzi o Straż Miejską w Nowym Domyślu. Wcześniej się też przygotowywaliśmy, ale podstawą tych kontroli było dopiero uchwalenie uchwały przez samorząd województwa, tej tak zwanej potocznie uchwały antysmogowej, która dopiero wprowadziła pewne wymogi co do wymiany piecy, jakości paliwa. No i w tym temacie też dała zadanie samorządom gminnym do kontroli realizacji tej uchwały. No i jak się okazało, no kto tą kontrolę spełni najlepiej? Straże miejskie. Także w tych gminach, gdzie tych straży nie ma, ten problem zaczyna się rodzić, ponieważ do kontroli mogą być też wykorzystywani inni urzędnicy, ale to już jest urzędnik. My też nie jesteśmy jakąś tam służbą mundurową, tylko jesteśmy po prostu urzędnikami w mundurach, ale jednak posiadamy troszeczkę więcej kompetencji i praw jak zwykły urzędnik. Także wracając do tego właśnie rozwiązywania, były takie zakusy. Bardzo często straże są taką kartą przetargową, jeżeli chodzi o wybory. No bo niestety, ale przed wyborami zawsze ten temat wraca, aczkolwiek nie wiem dobrze, czy on się odbija na tych, którzy ten temat poruszają. Bo jakby pan tak spojrzał i się przyjrzał troszeczkę tym osobom, które kandydowały, a chciały nas likwidować, no to ja panu powiem, że radnymi nie zostały na przykład takie osoby. Także były też, które wygrały, ale większość niestety to mieszkańcy tych osób nie wybrali. Bo to jest bardzo temat populistyczny. No i trzeba sobie powiedzieć, że ten populizm nie za bardzo pomaga, ale jeżeli chodzi o straże. Szczeblu krajowym była o tym mowa, Kukiz 15 tak. To planował, te likwidacje. Natomiast też nie ukrywam, że każda publikacja właściwie o Straży Miejskiej również u nas w mediach, zawsze, może nie jest to fala komentarzy, ale zawsze ten jeden taki uszczypliwy czy dwa muszą się pojawić, no doskonale pan o tym wie. Tym bardziej ostatnio w kontekście rekordu, który udało wam się pobić. No jest to de facto rekord, ponieważ 400% wzrost wystawianych mandatów, mimo tego, że ilościowo tych mandatów nie było aż tyle, bo chyba 189 z tego, co kojarzę. Jednak pokazuje tę straż z takiego punktu, że nic nie robią, tylko karają, tak? Takie najczęściej są populistyczne, nazwijmy to wprost, komentarze, ale de facto z drugiej strony policja odpowiada, że jest to duże wsparcie dla policjantów. No to jak mamy ten smog, mamy te kominy, z drugiej strony mamy mandaty, ale co jeszcze? Znaczy się, nawet pan nie wspomniał, że oprócz mandatów są to pouczenia i tych pouczeń też było
ponad 50% z tych wszystkich ujawnionych. No bardziej dotkliwe są mandaty. Także dokładnie nie do końca tak jest. Powiem panu, my nigdy, znaczy ja jako komendant i podejrzewam, że żaden z komendantów Straży Miejskiej, wypuszczając patrol w teren, nigdy nie nakazuje i nie daje rozkazu, nie wracajcie mi bez mandatów. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, za siebie będę mówił, najlepiej za siebie będę tutaj właśnie mówił. Nigdy tego nie zrobiłem i to tylko i wyłącznie należy do gestii funkcjonariusza, jaką on podejmie ostateczną decyzję. My już tak troszeczkę tych lat pracujemy, bo wszyscy, nawet moi koledzy już po 29 lat pracy mają i my potrafimy już teraz też rozpoznać zachowanie sprawcy po wykroczeniu, czy ten sprawca nieumyślnie to zrobił, czy po prostu zrobił to ewidentnie, nie chciało mu się tego pojazdu zaparkować kawałeczek dalej. Potrafimy to rozpoznać i też potrafimy ocenić tak, jak nas uczono i to uczyli nas policjanci, bo jeszcze my kończyliśmy kurs na szkole na ulicy Toborowej w Poznaniu, gdzie prowadzili szkolenie policjanci, że po prostu zachowanie sprawcy przede wszystkim po wykroczeniu nam wskazuje, czy pozwala nam ocenić tę sytuację na tyle, czy możemy zastosować środek wychowawczy w postaci wykroczenia lub środek karny w postaci mandatu karnego. I to nie tylko, no też się mogą zdarzać sytuacje, że znaczy każdy z obywateli ma prawo odmówić mandatu. I to nie ma żadnej dyskusji, każdy jest o tym pouczony. Dyskusja już o tym jest. Proszę? Dyskusja na szczeblu ogólnopolskim już o tym jest, czy ma prawo, czy ma. Znaczy się nie, miało być to zmienione, wiemy o tym, na pewno by nam to ułatwiło, nie będę tutaj okazywał entuzjazmu, ale po prostu dla nas, dla funkcjonariuszy byłoby to łatwiej, bo wystawiamy mandat, potocznie mówiąc kwita i mamy sprawę załatwioną, tak? I dalej musi się już bronić osoba ukarana. Do tej pory, ja jestem za tym modelem, który jest teraz, po prostu do tej pory obywatel, jeżeli odmówi przyjęcia mandatu, to on po naszej stronie jest obowiązek udowodnienia mu winy, sporządzenia dokumentacji, wysłania wniosku do sądu i wtedy ten obywatel może się bronić. Ma prawo się bronić i nie znaczy, że zostanie ukarany. Podając dane, 400 postępowań w 2020, nie wspomniałem o pouczeniach, prostuję, 157 pouczeń było. Proszę bardzo, także. Nie wynika to z niczego, ani te pouczenia, ani te mandaty, ponieważ no jest faktem, że w Nowym Tomyślu bardziej opłaca się dostać mandat od was, od strażników miejskich, aniżeli od strefy płatnego parkowania, bo różnica jest 100 zł. U was stówka, tam 200, tak? Zgadza się. I teraz pytanie, czy jakby te mandaty nie wynikają po pierwsze z bardzo drogich parkingów, no najdroższych w regionie, w Olsztynie są tańsze, mamy przykład, ale też z tej liczby miejsc parkingowych. No pan jako doświadczony strażnik miejski tyle lat w Nowym Tomyślu widzi, czy tych miejsc parkingowych przybywa, czy nie, i czy ich liczba jest wystarczająca. Miejsc parkingowych nigdy nie będzie dość. I to od tego trzeba sobie zacząć. Obojętnie o jakim mieście będziemy rozmawiać, obojętnie o jakim terenie, nigdy nie zapewnimy takiej ilości miejsc parkingowych, nawet przed wielkimi sklepami, które pozwolą na to, że każdy znajdzie miejsce i sobie zaparkuje. To przepraszam, jest... z Kauflandem bym polemizował. Oj, wie pan co, Kaufland załatwił sobie sprawę czym? Barierkami, które raz po raz włącza, pokazując, że samochód wjeżdżający może nie wyjechać, tak? I one sobie raz, ja już zauważyłem, jak oni to robią, nie pobierają żadnych opłat, ale tam na godzinę chyba można wjechać i wyjechać wtedy, tak? Tak. I w tych największych takich newralgicznych czasach, gdzie na przykład przed świętami, no to wtedy uruchamiają tego typu sytuacje, a też zauważył Kaufland, że pojazdy były zostawiane przez pracowników niektórych firm na tym terenie. Były. No i to też troszeczkę zajmowało miejsca innym uczestnikom, znaczy innym klientom, którzy chcieli skorzystać czy to z Kauflandu, czy z tych innych sklepów. Powiem panu, no każdy, i pan, i ja, jakby nie spojrzeć, będzie patrzył, jak najmniej zapłacić, tak? To jest normalne podejście człowieka i tu nie ma o czym w ogóle dyskutować. Każdy będzie chciał jak najtaniej to miejsce parkingowe znaleźć. No zgadza się. Jest cena, jaka jest, taka została ustalona i teraz albo się z tym zgadzamy, albo się z tym nie zgadzamy. No jeżeli się z tym nie zgadzamy, no to szukamy miejsca gdzieś poza strefą. Znajdziemy je również, no ale znowu do centrum mamy wtedy dalej, tak? Już tą jakąś czynność, którą chcemy wykonać zakupową, no musimy się kawałeczek przejść. No i z tym naszym tutaj chodzeniem jest tutaj problem, bo nikomu się nie chce. Każdy by chciał podjechać jak najbliżej sklepu. Z drugiej zaś strony
musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli nie ma tych miejsc parkingowych przy sklepach, no to też klienci nam uciekają, tutaj nie ma co ukrywać, tak? Bo już każdy będzie szukał tego innego źródła, gdzie może kupić, tak? Jest tego przykładem, kiedy nie ma miejsc parkingowych nawet przy poczcie. Tak, nie ma miejsca parkingowego przy poczcie, są po drugiej stronie, no ale jest tych miejsc znowu za mało, żeby obsłużyć taką ilość. Ale muszę panu powiedzieć też, no nie broniąc tu nikogo, że sami też korzystamy często z usług chociażby drukarni, która tam czy nie nam da jakieś tam karteczki na ulotki i tak dalej. No to muszę panu powiedzieć, że też osobiście zaparkowałem w strefie parkowania i się przeszedłem kawałek, tak? To nie jest zbyt duży problem, ale ja to rozumiem. Musi pan też wziąć pod uwagę jedno. Jeżeli chodzi o wykroczenia tam popełniane, to my bardzo, bardzo się im przyglądamy. To nie jest tak, że każdy, kto się zatrzyma, pan by się zatrzymał, wysiadłby pan dostał mandat. Ale jeżeli by pan już podwiózł osobę starszą, nie wiem, swoją babcię, która ledwo tam by się poruszała i chciałaby skorzystać z tej poczty, nie kończy się to na mandacie. My też rozumiemy, że są sytuacje życiowe i nikt nie będzie tutaj naciągał budżetu gminy jakimiś tam 100 złotymi, które ta babcinka będzie musiała zapłacić. Także nie jest to tak do końca. My oceniamy sytuację, my widzimy, kto wchodzi, kto z czym wchodzi i tak dalej. Tym bardziej, że tam jest, jeżeli chodzi o Piłsudskiego, jest znak zezwalający na dowóz towaru. Także tutaj, jeżeli chodzi o dostarczanie towaru do sklepów, nie ma żadnego problemu. Jest takie słynne pytanie, a gdyby to od pana zależało, to czy tych miejsc parkingowych byłoby więcej, czy nie? Powiem panu tak. Są dwie teorie. Jedni chcieliby, żeby w ogóle nie było pojazdów w centrum, tak? Zrobić strefę dla ruchu pieszego i wyeliminować całkowicie ruch samochodowy. No, niedługo będziemy mieli takie przykłady jak strefy ograniczonego ruchu dla pojazdów, tylko na przykład elektrycznych lub spełniających pewne normy. Nowy Tomyśl to jeszcze jest... Nowy Tomyśl, nie, bo tam chyba 100 tysięcy mieszkańców to ograniczenie jest, jeżeli chodzi o te strefy, ale no, chcemy się pozbywać z drugiej strony tych samochodów. Z drugiej strony rzecz biorąc, no każdy by chciał, żeby ten samochód gdzieś jak najbliżej mógł ten petent zostawić, żeby z tego, z tych jakichś tam usług danego sklepu czy firmy skorzystać. No trudno mi jest odpowiedzieć, muszę panu powiedzieć, w którym kierunku ja bym poszedł. Naprawdę, no nie jestem tutaj rządzącym. Państwo jako Straż Miejska obsługiwali strefę potęgą parkowania. Tak, to pytanie jest takie, czy jeżeli te mandaty były niższe, jeżeli ta dotacja była faktycznie być może większa w tamtych latach, to czy nie należy w tym kierunku, żeby poszerzać strefę, ale no nie dokładać... Powiem, wie pan, fakt faktem, że jak prowadziliśmy strefę, to pamiętam sam, że sami mieszkańcy się zgłaszali do nas z propozycją poszerzania strefy, bo wiedzieli dobrze, że za abonament, którym się tam obowiązuje za nieduże pieniądze, mieli zapewnione wręcz miejsce parkingowe. To się dzieje tak we wszystkich miastach. Rozmawiałem i z Warszawą, i z Poznaniem, i faktycznie ludzie, którzy mieszkają, chcieliby powiększenia tej strefy o jak największe tereny. Jeżeli chodzi o Nowy Tomyśl, tych terenów takich już większych za bardzo nie ma, bo muszę pan powiedzieć, została powiększona ta strefa teraz obecnie na przykład o parking przy Biedronce, tak? Który też został dla mieszkańców udostępniony i tam ceny są troszeczkę niższe. Może też nikt nie zauważył, ale są niższe jak w tym centrum głównym, bo powstały dwie podstrefy i tam można zatrzymać pojazd, zostawić, no ale też trzeba kawałeczek przejść. I jaki mamy efekt? Że ten parking faktycznie stoi pusty. 2-3 samochody, 4 niekiedy się zdarzają i to jest wszystko. Troszeczkę też tutaj wpływa to, że obok tego parkingu, nie wiem, czy tam państwo, którzy będą oglądali program, będą się orientowali, ale Nowy Tomyśl się na pewno będzie orientował, jest parking, który należy znowu do spółdzielni mieszkaniowej, która wydzierżawia teren pod tej Biedronce, tak? No i Biedronka sama z siebie też widziała, że zostawiane są samochody przez kierowców, którzy po prostu zostawiają na cały dzień i wprowadzili system godzinnego, wolnego parkowania, tak? No i teraz tu można zostawić samochód i tu można zostawić samochód, no ale najlepiej jest wjechać do centrum. No, jeżeli chodzi o Plac Niepodległości, no to tam już faktycznie więcej miejsc nie da się zrobić. Raz, że prawdopodobnie konserwator nam już nie pozwoli na to, żeby tam więcej tych miejsc wybudować. Na Placu Chopina tak samo. Ulica Poznańska też są miejsca praktycznie zajęte. Także byśmy chcieli, tak myślę, teraz szybko poszerzyć tą strefę, to jedynie pozostaje nam ulica Długa tutaj w czyli rejonach bloku. Czyli jakiś obszar do zagospodarowania jeszcze niewielki, troszeczkę by się znalazło, ale no już to są takie
to są takie, no z drugiej strony mamy już osiedle, które już jest to własnością prywatną, czyli już tam miasto nie może ingerować, no a w drugim kierunku pójdziemy, jeżeli chodzi o strefę w kierunku ulicy Kolejowej, czyli w kierunku Wolsztyna i tak dalej, no to z drugiej strony tam już mamy parkingi zorganizowane przez te sklepy, które są, a jak tam kto zostawi tam samochód, no też będzie musiał dojść do centrum, tak? Także tu się troszeczkę wyklucza. Ja tylko chciałem zaznaczyć jedną rzecz. Strefy parkowania nie są narzędziem dla zarabiania pieniędzy. To trzeba sobie wyjaśnić od razu. Każda strefa parkowania została po to, aby wymusić rotację pojazdów. Każdy tak mówi, nie ukrywajmy, pieniądze do budżetu wpływają. Zgadza się, wpływają. Nie są to małe pieniądze. Zgadza się, wpływają te pieniądze, nie są to małe pieniądze, ale zawsze bym się trzymał tej zasady, że chodzi przede wszystkim o rotację pojazdów. Każdy, kto chce wyjechać, każdy może skorzystać, tą złotówkę czy dwa zapłacić. Myślę, że tutaj jakby służby będą mówić jedno, mieszkańcy będą mówić drugie. Zgadza się. Nigdy nie dojdziemy do kompromisu, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. Panie komendancie, monitoring w Nowym Tomyślu. Ile mamy kamer? Obecnie mamy 67 kamer. Przygotowujemy się jeszcze do 10 do instalowania kamer. Na te 67 sztuk mamy 15 kamer obrotowych. Całe centrum monitoringu jest u nas w Urzędzie Gminy, w naszej siedzibie, w pokoju numer 3. Mamy zatrudnioną osobę do obsługi monitoringu. Jest to na razie tylko jedna osoba, znaczy od 2011 roku. Jest to jedna osoba, jest to były policjant, specjalnie robiąc nabór wtedy na tą osobę, żeby do obsługi monitoringu. Zwróciliśmy na to uwagę, żeby to była osoba, która potrafi rozpoznać zdarzenie, rozpoznać ludzi, zauważyć takie rzeczy, które zwykły... I co ten policjant zauważył, odkąd macie? Znaczy się, my przygotowaliśmy specjalnie, jeżeli chodzi o przyjęcie do pracy, specjalnie takie testy, takie zdjęcia różne poglądowe, gdzie ktoś musiał wyłapać, co nie było zgodne z prawem, na co by zwrócił uwagę i tak dalej. Prosty przykład, wymiana narkotyków na głównej ulicy w Nowym Tomyślu. Naprawdę nikt by nie zauważył, nawet my nie zauważyliśmy, a policjant obsługujący nasz monitoring potrafił wyłapać, że coś nie tak jest z tą osobą, która idzie i się lekko ociera o drugą osobę. Jak się okazało, przy zwolnionym tempie odtwarzania tego filmu, no doszło do typowej wymiany. Najpierw wychodzą dealerzy, na chwilę już idzie ta osoba, ona już przedtem poinformowała tego dealera, idzie ta osoba, przekazują sobie towar, idzie dalej, jak gdyby nigdy nic. Nawet przechodnie tego nie zauważył. I wkraczacie wy. No, my przekazujemy w tym temacie sprawę, to już to chodzi, jeżeli chodzi o przestępstwo, przekazujemy policji. Niekiedy nie warto od razu wkraczać i robić jakiegokolwiek szumu. Warto dalej poobserwować, co się dzieje, skąd to się dzieje, skąd to się bierze. No i takim sposobem też na przykład dochodzi się do tego, że potrafi monitoring ustalić miejsce, gdzie jest przechowywany na przykład narkotyk. Narkotyki to jedno, a jeszcze jeżeli byśmy mieli wymienić jakieś trzy takie... Kradzieże rowerów to jest druga sprawa. Mamy też specjalną kamerkę, o której za dużo nawet bym nie chciał mówić, ale w takim są te rowery, które osoby korzystają z PKP, tam sobie mogą śmiało zostawić. Wiadomo, że nie wszystko jesteśmy w stanie ustrzec, nie wszystkie kradzieże jesteśmy w stanie opanować, bo też dużo zależy od roztropności kierującej tymi rowerami. No jeszcze zauważamy, że no mimo wszystko, ja wiem, że to nie jest Holandia i nie mamy na tyle uczciwego jeszcze społeczeństwa, żeby zostawić rower bez zamknięcia, bez zapięcia, a tak też się dzieje, tak? I wtedy te rowery są kradzione. Wtedy, jeżeli taki rower jest kradziony, komuś znika, no to jest przegląd wszystkich kamer po kolei i gdzieś tam w którejś kamerze ktoś coś zauważy i w ten sposób od nitki do kłębka potrafimy też dojść do sprawcy wykroczenia. Również pozostawianie, jeszcze taki jeden przykład panu powiem, na przykład pozostawianie rzeczy w sklepach. Bardzo często roztargnione kobiety wchodzą do sklepu, kupują i zostawiają portfel na ladzie. No i ten portfel znika. I później tak samo monitoring obserwuje i typuje i udaje się takie osoby, które potem jak się okazuje, no bo ja chciałam zabezpieczyć i oddać, no okazuje się, że tam dokonały jakiegoś tam przywłaszczenia, nie? Obraz z kamer nie jest przekazywany do internetu, mieszkańcy nie mają do niego podglądu. Nie, nigdy bo... tak
Nie... W Olsztynie jest taka opcja, znaczy zmniejszona ostatnio po aferze, jaka się w związku z tym pojawiła, ale wy nie rozważacie takiego kroku w ogóle, żeby dać ludziom dostęp, że mogą sobie tam pooglądać. Jeżeli kiedykolwiek miałby być dostęp do internetu z jakiejkolwiek kamery, to na pewno z systemu monitoringu w Nowym Tomyślu. System monitoringu jest zamkniętym systemem i z tego systemu nie ma prawa wypłynąć nic. Bez naszej zgody. Czyli udostępniamy, wiadomo, że udostępniamy materiały, ale tylko i wyłącznie służbom, które są do tego powołane. Policja, prokuratora, prokurator, jest to, to są sądy, to są, wiadomo, CBA, CBŚ, bo też takie się zdarzają sytuacje. Tym instytucjom przekazujemy, ale to też nie jest tak, że my im przekazujemy. Na każdy kadr z filmu musi być potwierdzenie. Każdy kadr z filmu, który jest przekazywany, wiemy, gdzie jest przekazany i w razie czego, jeżeli coś byś wypłynęło, to w tym jesteśmy w stanie ustalić, kto ten film mógł. CBA to ciekawe, to znaczy nie, no CBA, tego już podałem tą formację, ale nie pamiętam teraz, czy CBA też występowało, ale wiem, że któryś z tych jednostek takich właśnie specjalistycznych też od nas coś... Aha, wiem, że też występował chyba policjanci z Gorzowa, którzy całkowicie ustalali osobę, która dokonała oszustwa na ich terenie i się okazało, że dotarła taksówką do Nowego Tomyśla i była śledzona z kamery jednej, z drugiej, trzeciej, gdzie spała. Wszystko zostało ustalone, tak że policjanci mogli sobie dalej prowadzić czynności. Nawet z Gorzowa. Panie komendancie, 50 tysięcy złotych na drona wydane. Tak. Trzech pilotów mamy, rozumiem, w Nowym Tomyślu, bo takich się nazywa, osoby z uprawnieniami. Więc co stoi na przeszkodzie, żeby statek powietrzny, jak to fachowo się określa, wzbił się w powietrze, chyba że już się wzbił, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to jeszcze się nie wzbił. Główną przeszkodą to była pandemia, jak się okazało. No bo musicie Państwo zrozumieć, że no wszystkie czynności, wszystkie urzędy no jakoś ten czas przedłużają tych załatwiania tych spraw. No każdy dokument odłożony na kwarantannę, minimum 2 dni, zgodnie z zaleceniami i tak dalej. My faktycznie zakupiliśmy drona już w październiku ubiegłego roku, przeprowadzając postępowanie. Ten dron był zakupiony, dodatkowo musieliśmy przejść przeszkolenie, to jest następny miesiąc jakiś tam, bo też musieliśmy poczekać, bo firma, która prowadziła szkolenia, musiała rozbić w czasie tych wszystkich, których chciała przeszkolić, bo tych chętnych było wiele, wiele więcej. No i nam się udało dopiero chyba pod koniec listopada to szkolenie przejść. Po tym szkoleniu musieliśmy wysłać dokumentację całą do Urzędu Lotnictwa Cywilnego do Warszawy. No i to już było oczekiwanie dosyć długie, bo chyba bodajże 1,5 miesiąca to trwało, tak? Jeżeli przyszło teraz to nasze uprawnienia, czyli dostaliśmy już świadectwa, każdy imiennie z naszych tutaj pilotów. Ma licencję taką. Tak, licencję, to w tym momencie musiało dojść do ubezpieczenia również tych dronów, tak? Prędzej nie chcieli ubezpieczyć, dopóty nie będą mieli numerów świadectw kwalifikacji uprawniających do lotów, tak? Także jedno z drugim tutaj się zazębiało, ale w końcu nam się udało, mamy ubezpieczonego drona i praktycznie wczoraj mieliśmy premierę. O. Tak, premiera, najpierw to było rozruszanie sprzętu i przypomnienie jest to troszeczkę lotów, co robiliśmy na terenie naszego boiska sportowego i też już tam wykorzystaliśmy niektóre kominy, które były czyli wokół, że sprawdziliśmy. Tak. I byłem mile zaskoczony, bo troszeczkę się bałem, jak ten czujnik nam tam będzie działał, czy no wiadomo, to jest tak zwany czarny dym, który wszyscy twierdzą, że czarny dym to jest od razu tragedia. No jest tragedią, bo ma dużo pyłu, tak? Ale większą tragedią jest, że ten czarny dym zawiera formaldehyd lub inne związki chemiczne, czyli spalanie jakichś tam plastików czy odpadów, tak? W każdym razie dron się wzbił. Dron się wzbił i dron się teraz będzie wzbijał. Już wczoraj takie małe zainteresowanie wzbudziliśmy, bo już nam tu parę ludzi zdjęcia robiło, że ten dron jednak się wzbił i w każdej chwili można liczyć się z tym, że kontrola będzie przeprowadzona. No my mamy o tyle lepiej w Nowym Tomyślu, że jednak możemy w każdej chwili tą kontrolę przeprowadzić. Ja nawet jadąc tutaj do pana do studia, to już, ja już mam takie zboczenie zawodowe, że już faktycznie żona mnie wyzywa, że patrzę na komina i na drogę. Wszystkie kominy. Ale wiadomo, że to już, no to już jest tak w krew wchodzi i po drodze też już bym parę tam skontrolował sobie tych kominów. No, my możemy w każdej chwili, także mówię, czy będzie interwencja zgłoszona, czy będziemy robić kontrole też takie... Bo tutaj dążę też do tego, że mamy tak naprawdę za moment koniec sezonu grzewczego. Tak, ale trochę jakby... sezon się nie kończy nigdy, bo tylko się skończy palenie dla tych, którzy ogrzewają dom cały, no ale też jest gro takich właśnie
domów, które dogrzewają sobie wodę. Ja sam dogrzewam wodę jeszcze latem drzewem, no bo muszę, bo nie mam innej formy na razie palenia. Niedługo będzie gaz, ale to jest troszeczkę też w czasie odłożone. W każdym razie też muszę grzać tą wodę. No i czym tutaj się najlepiej grzeje wodę latem? Tu się znajdzie coś, tam się znajdzie coś, tu się podniesie, wrzuci. Zgrzejemy wodę? Zgrzejemy, tak? Ale że troszeczkę tego bałaganu poleci w powietrze, to nikt na to nie patrzy. Także tu nawet latem będą przeprowadzane kontrole. Dużo też jest takich osób, które na przykład zapominają, że już jest całkowity zakaz spalania czegokolwiek na powierzchni ziemi. Czyli tak zwane ogniska. Pozostałości roślinnych z pociętych gałęzi nie wolno już spalać na wolnym powietrzu, na ziemi. Pół biedy to są same gałęzie, no ale gorzej, jak coś się znajdzie nad tymi gałęziami. Także my nawet nie będziemy musieli wchodzić na tą posesję, tylko też wystarczy, że wlecimy w chmurę dymu i będziemy wiedzieli, co było tam spalane. Chociaż tu z reguły, jeżeli chodzi o spalanie na terenie na ziemi, to od razu podejmuję interwencję, no bo to musi być przy nas zgaszone. Nie wolno, nie ma już takiej sytuacji, żeby cokolwiek palić. To... Nie mówię tutaj o ognisku harcerskim, które sobie... Właśnie chciałem o to zapytać. Tak, nie, to jest inna sytuacja. To tak jest... Nie do końca wyjaśnione prawnie, ale faktycznie ten ogień nie jest używany do spalania śmieci, tylko po prostu jest ogrzewany, jest spalane drewno, które służy do przypieczenia jakiejś tam kiełbaski, czy nawet będziemy gotować na tym wolnym powietrzu jakiś tam garnek. Nie, tu nie o to chodzi. Tylko i wyłącznie pozbywanie się pozostałości. Liście. O, tu jest dobry przykład. Liście, które też pozostają po sezonie letnim, też nie wolno tego, tym bardziej nie wolno palić. Ja nawet nie wiedziałem, dopiero jak zacząłem się zagłębiać, jakie substancje rakotwórcze zawiera dym powstały ze spalania liści. To jest nie do opisania, a my całe życie nauczeni byliśmy, że zgarnąć tę kupeczkę i podpalić. Łęty, pozostałości po ziemniakach, tak samo. Nie może być takiej sytuacji, aczkolwiek jeszcze się zdarzają, chociaż mniej już, ale zdarzają się. My przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli ktoś spala po raz pierwszy pozostałości typowo roślinne, kończymy na pouczeniu. Ale jeżeli zobaczymy, że coś się w tym znajduje, bo akurat jeszcze jakiś mebel wpadł, to mandat. To wtedy jest mandat i to jest 500 zł bez dyskusji żadnej. Fakt chyba jest taki, że obowiązków, jak rozumiem, wam przybędzie. Tak. Pieniędzy niekoniecznie. W budżecie jest tam taka sobie rubryczka, tak? Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, bo być może jest jeszcze jakaś inna pozycja, z której jesteście finansowani. 500 000 zł na Straż Miejską w Nowym Domyślu w 2021 roku ma być wydane. Mm-hmm. Tutaj mogę się mylić w jakichś tam kwotach, ale około 500 000 szacujmy. Mm-hmm. Z czego? No ponad 3/4 to są wynagrodzenia dla strażników. I teraz pytanie, czy te wynagrodzenia są na poziomie odpowiednim, czy też być może najniższym z urzędników? Najlepszą odpowiedzią by było porównanie z pozostałymi wydziałami, bo nikt tego nie, dotychczas nie robił. Nie wiem dlaczego. My jesteśmy ujęci w budżecie jako osobny paragraf i widać nas, że tak powiem, czarno na białym. To jest Straż Miejska. Nie wiem dlaczego tak to zostało zrobione, ale no może też dlatego, żeby właśnie bardziej kolał w oczy tych, którzy czytają budżet, że tyle się wydaje. Tak, tylko nikt nie patrzy. Tak, wspomniałem na początku, my jesteśmy też urzędnikami. Nikt nie patrzy w kierunku, ile kosztują inne wydziały, które są w urzędzie. I podejrzewam na 99%, że nie pobiliśmy żadnego z tych wydziałów. Także naprawdę strażnicy mają po 29 lat pracy i odjąć te 20%, które się należą, że tak powiem, tego stażowego dodatku, to sumy nie są jakieś tam czyli duże. Czyli gdyby to od pana zależało, strażnicy zarabialiby... Więcej, na pewno by zarabiali więcej, bo niestety, ale musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. My, tak już wspomniałem, jesteśmy organem represyjnym, tak? I w naszym przypadku, nawet jeżeli kogokolwiek pouczymy, to zawsze będziemy odbierani, no ten mnie kiedyś pouczył, nawet jak będzie chciał do mnie przyjść do roboty, to nie, ja go nie przyjmę. No to trzeba sobie powiedzieć jasno. Strażnik nie ma, że tak powiem, takiego, tej wolności, tego zaplecza jak policjant, który po 15, czy teraz po 25 latach idzie sobie na emeryturę i ma jakieś tam zaplecze. My tego zaplecza nie mamy. I tu też mało kto o tym mówi, że my pracujemy do 65 roku w przypadku mężczyzn i 60 w przypadku kobiet. Także, drodzy Państwo, trudno mi jest teraz powiedzieć, jak moi koledzy, 60-letni, mam dwóch takich kolegów, będą gonić jakiegoś 20-latka po osiedlu. Żeby wręczyć mu ten mandat, co? Żeby wręczyć mu ten mandat, dokładnie. No troszeczkę tutaj ustawodawca nas pokrzywdził, bo jak też byście zauważyli, jesteśmy potrzebni,
to nas się woła i chwali, ale poza tym to tak jesteśmy sobie odsunięci od reszty służby. Prosty przykład, pandemia, tak? Jak się zaczęła pandemia, wojewodowie wydali odpowiednie zarządzenia podporządkowujące nas policji, tak? My musieliśmy wykonywać przede wszystkim w pierwszym rzucie naszych zadań, zadania związane z COVID-em. Na początku ubiegłego roku, jak ten COVID się rozkręcał, nie wiadomo było, co robić i jak robić, no to my też byliśmy rzuceni w ten wir komunikatów puszczanych przez megafon, zwracania ludziom uwagi na maseczki, na przebywanie w tych zgrupowaniach iluś tam osób, zbyt bliskim przebywaniu tych osób. Przecież był wprowadzony ten lockdown twardy, który był wprowadzony, kontrolę sklepów, akcje, rozdawanie przyłbic na przykład mieszkańcom starszym. Które no to pilnowanie tych, proszę? Które dzisiaj są już niepotrzebne. Które dzisiaj są już niepotrzebne, ale maseczki były też rozdawane, które możemy nosić. Też są niepotrzebne, bo teraz już jest inny standard. Tak, ale szmaciane są dopuszczone, także tutaj nie ma jeszcze, są preferowane lepsze, ale te szmaciane zostały też dopuszczone. Ale o co mi chodzi? No i taka też akcja, to też się związała z pilnowaniem ludzi w kolejce, które mi się przypomniał stan wojenny, tylko że my pilnowaliśmy odległości między tymi ludźmi. Czyli czego można, panie komendancie, życzyć strażnikom miejskim na ten rok, na kolejne? Powiem panu, że naszym strażnikom wiejskim, naszym miejskim w naszym wieku to przede wszystkim zdrowia. Żebyśmy zdołali do tej emerytury dotrwać, jeszcze troszeczkę po niej sobie podpoczywać po tej pracy. No wiadomo, że chcielibyśmy, żeby też ludzie potrafili dostrzec, że to nie jest tylko formacja, która mandaty daje, każe, upomina i tak dalej. Bo my prowadzimy profilaktykę, my prowadzimy zajęcia w szkołach z dziećmi. No teraz troszeczkę nam to pomogło. My jesteśmy praktycznie jako urząd gminy 16 godzin, a niekiedy więcej w pracy. No my jesteśmy wydziałem, który pracuje od godzin rannych do późnych wieczornych, a jeżeli trzeba, w soboty też pracujemy w godzinach dopołudniowych, bo tak sobie ustaliliśmy, że wtedy jesteśmy najbardziej potrzebni. Jeszcze funkcjonuje miasto tam do godziny 13, ale też jeżeli trzeba iść do pracy w niedzielę, też idziemy do pracy. Jeżeli trzeba zabezpieczać imprezy, trzeba zabezpieczać różnego typu przemarsze, my do tej pracy po prostu idziemy i pracujemy, tak? Także nasz wydział troszeczkę jest taki tutaj, no, to mało doceniony faktycznie, no bo jesteśmy na każde zawołanie. Co to jeszcze życzyć? Wiadomo, że no, finanse też by się przydały. Nie mówię, że nie. Życzymy tego, żeby mieszkańcy doceniali, żebyście wy więcej zarabiali i żeby ci pierwsi nie protestowali, kiedy będziecie więcej zarabiać. I zdrowia. Komendant Arkadiusz Wieczorek, Straż Miejska w Nowym Tomyślu. Dziękuję bardzo.